Legenda sportu motorowego w Polsce w latach 80., co? No nie tylko lata 70., początek bardzo fajnej, wieloletniej pracy warszawskiego ośrodka badawczo-rozwojowego przy fabryce. Tak naprawdę nie przy fabryce, ulica Międzynarodowa. Samochód jest repliką z zewnątrz, jeśli chodzi o malowanie. Jest drodzy polski Fiat 125P. Tak. Duży Barna Fiat. FSO Sport, tak? Duży Fiat. Ośrodek badawczo-rozwojowy z samochodem w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. Kiedyś bardzo dobra decyzja, żeby wystawiać tam na sporcie, promować je poprzez sport. Zresztą nie trzeba było po tym auto promować. One miały więcej było chętnych do zakupu niż tych samochodów. Nie? No tak, tutaj jeśli chodzi o promocję, to dość prosta sprawa była. Ale pomysł fajny. Pomysł fajny. Marcin, Fiat z którego roku? 80. rocznik. Tak, czyli co? Jeszcze charakterystyczne cechy, które posiada. 1500 już. Znaczek. Polski Fiat. Tak. Oczywiście. Chromowana ramka przy szerokim kierunkowskazie. Przy tym jednym akurat. Przy tym jednym akurat, bo tam do tego dojdziemy. Tam skończymy, tam dojdziemy. Listwy podwójne, bo była listwa na progu. Listwa na drzwiach. Tak. No i cóż więcej można powiedzieć o tym samochodzie? Samochód tylno-napędowy. Tak. Silnik umieszczony z przodu. Skrzynia ręczna. Brak wspomagania kierownicy. Ale co ciekawe, ten samochód posiadał na tamte czasy dość ciekawe rozwiązania techniczne w rajdach, nie? Tak, to było wiele różnych rozwiązań w tym samochodzie. Ale chyba taka najfajniejsza cecha tego samochodu już to były porządne hamulce, tak? Cztery tarcze hamulcowe przy każdym z kół. Nawet kiedyś były naklejki na tylnej szybie albo na tylnej klawiaturze. Uwaga, hamulec tarczowy! Cztery razy hamulec tarczowy, tak. Tak, to było dość ciekawe rozwiązanie. Powiedzieliśmy o silniku, więc otworzymy może klapę. Zobaczcie, jak ten silnik wyglądał. Dość prosta konstrukcja. Konstrukcja, która była w grupie Fiata znana. No, w Polsce bardzo znany silnik, później stosowany w Polonezach też. Początek. Równolegle do 91 roku, czyli do zakończenia produkcji dużego Fiata, ten silnik był montowany i w Polonezie, i w dużym Fiacie. Zasadniczy minus tej konstrukcji, podparcie na trzech łożyskach wału. Tak, to tutaj niestety dawało się we znaki. Ale ośrodek badawczo-rozwojowy fabryki samochodów osobowych wymyślił nawet swego czasu, pamiętasz, ten silnik turbo? Tak, no był uturbiony ten silnik, stosowany był w Polonezach. Tak, ja pamiętam określenie z tamtego okresu chłopaków, którzy tym jeździli, że często w tych samochodach z silnikiem turbo występował tak zwany żelazny deszcz. Tak, no nie tylko w tych, nie tylko turbiny się sypały, nie tylko tutaj dochodziło do eksplozji silnika tego, który posiadał turbinę, ale również te samochody w sporcie, te silniki, no też dość mocno obrywały. Żelazny deszcz, tak, czyli niestety coś potrafiło się wysypać z tego silnika. Najczęściej był to urwany korbowód, który wychodził gdzieś bokiem przez wał. Silniczek bardzo ładnie pracuje, jak jesteśmy przy silniku, to masz tylko dotknę rozrusznikiem. Słuchaj, no i kciuki. To bym się tak nie rozpędzał. To tylko może się okazać, że to nie będzie tylko. Ale prawie, nie? No prawie. Ssanie mu trochę tam. No, od razu lecie. Charakterystyczny dźwięk świata. To tam lekko przerywa, ale może nie będziemy go za bardzo męczyć. No tak. Auto, jak widzicie, kolejne auto działające nawet. To znaczy, że wjeżdża do garażu i wyjeżdża. Tak, to jest to działanie. No i co? Wyposażone nadwozie, które tutaj jest. Przygotowane, no myślę właśnie, że kiedyś wstawimy do niego klatkę. Skoro tak, już ten fotel jest, może jak już będzie naprawa blacharska tego samochodu. To wstawimy do niego klatkę. Tak, zapraszamy Was do środka. Zajrzyjcie, jak to wygląda w środku. Jest już przygotowany zestaw niektórych części potrzebnych do odbudowy tego. Notabene przy klasykach samochodu. Polecamy Wam, że jeśli nie macie możliwości za bardzo w tej chwili danego klasyku przygotować, to warto części do niego zbierać, żeby jak już się zbierzecie do naprawy, żeby te części były.
Nie, Paweł? Tak, no tym bardziej, że tych części jest coraz mniej, są coraz trudniej osiągalne. Tutaj charakterystyczne jest, zapinki. Tak, sportowe zapinki. Tak, tutaj jedna się urwała. Pamiętasz, od czego to było? Stosowało się zapięcie maski od Nysy, żuka. A, no, tak. Wąsiki i tak. Te zapięcia od tej wewnętrznej części. No, bagażnik. Kiedyś jaki to jest, był, każdy widzi. Tak, no zdecydowanie większy niż w małym Fiacie. Charakterystyczna kwadratowa wnęka koła zapasowego. Tak, mam już zderzak. Ponieważ auto miało pewną kolizję drogową, nie wiadomo kiedy. No tak, tutaj jest ta historia sportowa wypisana, zwłaszcza na tym przednim błotniku. Tak, generalnie samochód został zakupiony w takim stanie, jak go widzicie. On wymaga gruntownej naprawy, przede wszystkim blacharsko-lakierniczej, nie Paweł? No, ale tu ciekawe, tak, zobaczcie. Tutaj ciekawostka, bo nasi tu byli. Wypisana historia. Chyba sportowa tego samochodu, wypisana i w. No chyba, że ktoś grubo, wiesz, z bramy wyjeżdża. No też tak mogło być, ale zwróćcie uwagę na to, jak gruba warstwa szpachli jest i ten charakterystyczny łuk, który tutaj został zachowany pod tą ilością szpachli. Ja nie wiem, chyba ten blacharz to jakąś Castorama odwiedził, bo to raczej z jednego pudełka szpachli się nie dało tego wyprostować. No, jeszcze nie widziałeś konkretnych pudełek pewnie. No wiesz, takie, których używam, są raczej małe i raczej nie dopuszczam do tego, żeby coś takiego było szpachlowane. Tak. Na wymianę już jest. Kierownica tak zwana sportowa. Charakterystyczne zegary z tak zwanym termometrem. Tak, wysuwany pasek prędkościomierza, to taka dość ciekawa. Nagraj te pajęczyny, bo to jest niezwykle istotne. Tak, to są sportowe pająki. To są atrybuty auta, które głównie stoi. Co jakiś czas trzeba je przewietrzyć, ale ten samochód głównie stoi. Bardzo ciekawe, zaślepka na radio z logiem Polski Fiat. No i obrotomierz po prawej stronie, też charakterystyczny dla dużego Fiata w tamtym okresie. No tutaj takich ciekawostek związanych z tym samochodem jest kilka. FSO 1500 już miało odchylaną podwójną klapkę Marcin, pamiętasz? Mhm. Tutaj mamy jeszcze taką kręconą, regulowaną. Tak. No to charakterystyczne dla tych starszych Fiatów. No. Niestety wnętrza nie mamy, poza podsufitką, która się jeszcze zachowała. Oryginalna, ale wydaje mi się, że warto by było ten samochód faktycznie przygotować tak, jak on jeździł w tamtym okresie w rajdach, ale też w wyścigach, nie? Fiat jeździł. Tak, to zostawić go w takim malowaniu, zostawić go z takim oklejeniem. No, samochód posiada szperę albo ma zespawany dyfer, jak myślisz? Wydaje mi się, że jest tutaj jakaś szpera założona, bo jednak następuje wyraźne dopięcie tego drugiego koła w momencie utraty przyczepności oświetlonej, jak przyspieszamy. Mhm. Coś tutaj się dzieje. No, myślę, że kiedyś taki film, jak ten samochód jeździ, zostanie przez nas nagrane, zostanie taki materiał udostępniony. Tak. A jeździ fajnie, no jest to dość wymagający samochód, jeśli chodzi o prowadzenie, bo trzeba pamiętać o tym, że nie ma wspomagania. No i co? No nie, pamiętasz takie określenie Polona za polkloc, tak? Z tyłu mamy resory. Tak, z tyłu dwa resory piórowe, amortyzatory. Ja, pamiętam te duże Fiaty, jak byłem mały, ja pochodzę z Olsztyna. I tam mój wujek i mój tata byli współorganizatorami rajdu Kormoran. Stąd właśnie te plakietki na początku. I pamiętam, jako mały taki pyrpeć przyjeżdżały właśnie duże Fiaty, Polonezy. I ja tak patrzyłem z góry i mówię, ale super ten samochód. I to warczało, wiecie, huczało, kurwa pełno. No. Później pojawiały się Łady Samary. Były też Łada 2104, 2107, tak? Tak. 2104 to później pojawiła się Mazda pewna. Jakieś Audi Quattro w barwach, no, Mazda, Teksasu. Mazda charakterystyczna, bo no, już się była zaczęło w tym malowaniu, tak? Te dwa kolory. Tak. Na Mazdzie świętej pamięci Mariana z Lewica. Tak, to było. No ale to jest auto, które wielu, poza maluchem, wielu kierowców rajdowych zaczynało w Polsce swoją przygodę. No właśnie tak. Od dużego Fiata. Duży Fiat, no pierwszy to był z reguły ten maluch, tak, który był najbardziej popularny, potem był duży. Co ciekawe, Polonez. Obie fabryki miały swój dział sportu, nie? Tak, i FSM i FSO miały swój dział sportu. Do tego wszystkiego jeszcze oczywiście byli zawodnicy, którzy konstruowali, budowali takie samochody, takie silniki, które były konkurencyjne z fabryką, tak? No nie żyjący już Krzysztof Godwot, tak? Który no, nawet pod pewnym patronatem FSO w końcowej fazie produkcji
no, stworzył prototyp samochodu do sportu, do klasy popularnej. Był konkurencyjny, nie? I Krzysztof był konkurencyjnym. Czerwony duży Fiat. Do fabryki. Nie tylko Krzysztof, tak, ale przede wszystkim Krzysztof, tak, tutaj był znany. Ja miałem okazję poznać Krzysztofa, więc tutaj no mówię o nim, bo to był kolega, który kolega zawodnik, tak, bo mimo dużej różnicy wieku, tak, sport samochodowy powodował, że te różnice wieku się zacierały, tak, dość wyraźnie. Tak, no ty wtedy byłeś takim mokosem, nie? Tak, no już byłem młodym człowiekiem, który no bardzo dążył do tego, żeby jeździć w miejscu z tymi samochodami, z tym sprzętem. A co myślisz, warto takiego dużego Fiata utrzymać, zatrzymać, zachować, ustrzec przed złomowaniem? No, słuchajcie, na pewno jest to bardzo duży kawał historii polskiej motoryzacji. Na pewno jest to bardzo fajny eksponat. Prosty w konstrukcji, więc również w naprawach. Chociaż o części już no coraz trudniej. Coraz trudniej, tak. O części głównie blacharskie, bo części mechaniczne jesteśmy w stanie sobie tutaj poradzić, korzystając z części od poloneza. Ale tak jak tu widzimy, części blacharskie również można ulepić, jak nie jesteś szybciej. No tak. Tylko dostęp. No, czego, kwestia inwencji twórczej. Kwestia, na pewno kwestia inwencji twórczej, na pewno kwestia tego, w jakim stanie ten samochód chcecie mieć, bo może być to taki spatynowany chrupek, a może być to taka laleczka, igiełka, auto, które no, wyjeżdża i jeździ po ulicach lepiej niż taki samochód, który wyjechał z fabryki, tak? Ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak mam, jak już uzbieram jakąś tam kwotę, żeby dane auto coś tam przy nim zrobić, to raptem to pojawia się następny. Ogłoszenie, kurczę, takiego auta, które no żal by było nie mieć, no i niestety. No tak, tak, dlatego tak, po kolei. Dlatego są w takim stanie, w jakim są, ale... Tak. Plusem takiej sytuacji samochodu w takim stanie jest to, że on nie ma dużej wartości dla sprzedającego, więc można je, te samochody, czy maluszka, czy dużego Fiata. No pozostawia duże pole do negocjacji ceny na pewno. No, ale jeszcze można kupić takich, powiedzmy, umiarkowanych małych pieniążkach, nie? Bo jak wiemy już dzisiaj, bardzo ładny, duży Fiat to już kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak, przy czym no, oczywiście tutaj warto wspomnieć, że przy sprzedaży takiego wykuchanego samochodu no raczej nie odzyskamy tego, co w niego zainwestowaliśmy. No to wymaga bardzo dużo czasu i pieniędzy, zwłaszcza, że jeśli nie jesteś w stanie sam pewnych rzeczy zrobić, na przykład blacharskich czy lakierniczych, no to naprawdę kosztuje już coraz bardziej dzisiaj. No mamy nadzieję, że podobał wam się Fiat. Kawał historii polskiej motoryzacji, również sportowej. Mamy nadzieję, drodzy, że będziecie z nami, że będziecie komentowali. Zachęcamy was do subskrypcji, do dawania kciuka, do dzwoneczka. Tam naciśnijcie sobie, żeby kolejne odcinki wam się pojawiały. No i w przyszłości też zachęcamy do tego, w jaki sposób chcielibyście, żeby ten kanał szedł, w którą stronę szedł. Jesteśmy elastyczni, chcemy się dostosować też do waszych potrzeb. Dzisiaj powiedzieliśmy o dużym Fiacie. Oczywiście też zachęcam was do tego, żebyście pozyskali odpowiednią wiedzę do tego samochodu. Specjalnie nie mówimy o całej historii. No niech to będzie też wasz wkład w poznanie historii motoryzacji polskiej, ale nie tylko polskiej. Następny odcinek chcielibyśmy wam przedstawić takie auto, które jest w zupełnie innym standardzie, jest zupełnie innym samochodem. Może pokażemy, tam stoi. Tak, też jest to samochód bardzo dużą historią motoryzacyjną, chociaż jestem na dworzu, tak? Bo to no, jednak... w tym pierwszym na tak, jest jedynka, jest dwójka, tak? Ale to już powiemy następnym Ale to razem. Już powiemy przy następnym naszym spotkaniu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. I do zobaczenia. Okay. Cześć.